Ten burzliwy wiek XX. Ludzie, fakty i wynalazki. Zapraszamy na audycję radiową poświęconą najciekawszym i najbardziej tajemniczym wydarzeniom ubiegłego wieku. Tematem dzisiejszej audycji będzie historia polskiej sekcji Radia Wolna Europa i ludzi z nim związanymi. Zapraszamy na audycję Radio Wolna Europa, głos zza żelaznej kurtyny. Tu rozgłośnia Polska, Radia Wolna Europa. Obecnie przypominamy Państwu, że można nas słuchać na fali średniej 417 metrów oraz na falach krótkich w pasmach 13, 16, 19, 25, 31 i 41 metrów. Minęła godzina 21. Podajemy wiadomości. Historia radia sięga ostatniej dekady XIX wieku. Pierwsze transmisje radiowe z oddalonych miejsc zadziwiały słuchaczy. Uważano, że było w nich coś magicznego. Z biegiem czasu radio spowszechniało i dziś nie dziwi nikogo nawet bezpośrednia łączność radiowa astronauty ze stacją kontroli lotów. Obecne jest w naszych domach, samochodach, a nawet w telefonach komórkowych. Już po pierwszych udanych próbach przekazu informacji bez użycia drutu, radio zostało na masową skalę wykorzystywane przez armię wielkich i bogatych mocarstw. W latach II wojny światowej radio było dla ludzi jedynym w gruncie rzeczy źródłem informacji. Z czasem to magiczne pudełko trafia pod strzechy. Pojawiają się pierwsze radia komercyjne. Dziś nikt nie wyobraża sobie życia bez radia. Były jednak lata, kiedy za jego słuchanie można było trafić do więzienia. Radio w swojej historii pełniło także funkcje polityczne. Tak też było z Radiem Wolna Europa. Po konferencji jałtańskiej mającej miejsce w lutym 1945 roku Europa została podzielona na dwie części. Pojałtański porządek określa się mianem żelaznej kurtyny. Określenie to spopularyzował Winston Churchill, angielski premier. Oto jego słowa. Od Szczecina nad Bałtykiem do Triestru nad Adriatykiem zapadła żelazna kurtyna, dzieląc nasz kontynent. Poza tą linią pozostały stolice tego, co dawniej było Europą Środkową i Wschodnią. Warszawa, Berlin, Praga, Wiedeń, Budapeszt, Belgrad, Bukareszt i Sofia. Wszystkie te miasta i wszyscy ich mieszkańcy leżą w czymś, co trzeba nazwać sowiecką strefą. Są one wszystkie poddane w tej czy innej formie wpływowi sowieckiemu. Nazwa Żelazna Kurtyna zdobyła sobie dużą popularność, ponieważ trafnie przedstawiała sytuację w Europie. Kontynent został podzielony. Bariera izolująca państwa komunistyczne przed kontaktem i wpływem reszty świata była niezwykle trudna do pokonania. Stan ten trwał do 1989, zwanego Jesienią Ludów, związanego z upadkiem ZSRR. Okres Żelaznej Kurtyny określa się także mianem Zimnej Wojny. To stan rywalizacji militarnej pomiędzy państwami Układu Warszawskiego na czele ze Związkiem Radzieckim, a państwami niekomunistycznymi skupionymi od 1949 w NATO pod politycznym przywództwem Stanów Zjednoczonych. To okres, kiedy nad światem zawisła groźba wojny atomowej. Działania te odbywały się także na falach eteru. Radio Wolna Europa, utworzone w 1949 w Nowym Jorku, jako medialne ramię Narodowego Komitetu na Rzecz Wolnej Europy, miało swoją siedzibę w Monachium. Było finansowane przez CIA. Pierwszy program został wyemitowany na falach krótkich do Czechosłowacji 1 czerwca 1950. Radio Wolna Europa nadawano do krajów tzw. demokracji ludowej, które po 1945 dostały się pod wpływy Moskwy. Nieoficjalną datą powstania pierwszego zespołu radiowego Głosu Wolnej Polski jest 1 maja 1950 roku. Wtedy to właśnie kierownictwo powierzono Lesławowi Bodyńskiemu, siedzibą komitetu, a zarazem radia, był największy ówczesny budynek Empire State Building. W Nowym Jorku pierwszą audycję po polsku Wolna Europa nadała 4 lipca 1950 roku. Nagrywane na taśmach i wysyłane do Niemiec były emitowane z jednej z anten Lampertheim w lesie pod Frankfurtem nad Menem. Antena miała niewielką moc. Ponadto programy były krótkie, zaledwie godzinne. Z uwagi na taki tryb przygotowywanych audycji były mało aktualne. Dlatego właśnie zrodził się pomysł przeniesienia radia do Europy i stworzenia tam samodzielnego zespołu. 10 listopada 1951 roku Jan Nowak-Jeziorański otrzymał oficjalny list proponujący objęcie stanowiska szefa polskiej sekcji radia Wolna Europa,
która miała się mieścić w Monachium. Program działalności radiostacji ujęty przez Jana zawierał ukazywanie prawdy historycznej, prostowanie fałszu, dostarczanie pełnej informacji o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie oraz walka z propagandą. Pierwsza audycja rozgłośni Polskiego Radia Wolna Europa została nadana w Monachium 3 maja 1952 roku. Pierwsza, a zarazem jedyna, wolna od zagłuszenia, gdyż władze komunistyczne nie były przygotowane na jej przyjęcie. Od tej chwili aż do 1994 roku radio stało się alternatywnym źródłem informacji o wydarzeniach krajowych i zagranicznych. Fakt ten nie był obojętny dla rządu komunistycznego w Warszawie. Od samego początku, a nawet jeszcze przed wypowiedzeniem pierwszych słów na antenie, aż do upadku PRL-u, radio było atakowane jako kuźnia kłamstw i wylęgarnia agentów, prowokatorów i szpiegów na służbie amerykańskich hitlerowców. Represje wobec słuchaczy, aresztowania, zagłuszanie audycji to tylko nieliczne sposoby na walkę z rozgłośnią. Za jego słuchanie można było otrzymać wyrok od 2 do 5 lat więzienia za szerzenie wrogiej propagandy. Warto wspomnieć, że od 1965 roku do 1971 komunistyczne służby bezpieczeństwa w monachijskiej siedzibie radia umieściły swojego agenta, kapitana Andrzeja Czechowicza. Agent polskiego wywiadu miał za zadanie inwigilować osoby związane z rozgłośnią. Wszystko to jest dowodem na to, jak bardzo wielką rolę odgrywała owa radiostacja, jak ogromnym przeciwnikiem była dla komunistów. Radio imienia Buczek, bo tak żartobliwie nazywano Radio Wolną Europę, gdyż szum, buczenie i jazgot to dźwięk, które towarzyszyły słuchaczom. Żadna akcja władz komunistycznych nie pochłonęła tak ogromnych pieniędzy i wysiłku tylu ludzi, to zagłuszanie rozgłośni pochodzących z Zachodu. W Polsce na szeroką skalę zagłuszanie ruszyło dopiero w 1952 roku, gdy Radio Wolna Europa rozpoczęło nadawanie całodobowego programu. Wtedy to w Centralnym Zarządzie Radiostacji w Warszawie z inicjatywy ZSRR powstał specjalny zespół do spraw zagłuszania. Tworzyła go ekipa kilkunastu inżynierów Politechniki Warszawskiej, odpowiedzialna za tworzenie i udoskonalanie nowych, a zarazem skuteczniejszych zagłuszarek. W wielu miastach były zainstalowane krótkofalowe nadajniki. Były one skonstruowane przez inżyniera Schmidta, za co autor dostał Nagrodę Narodową. Tak zwane Schmidtówki w Polsce były produkowane seryjnie, a montowane były w budynkach państwowych, na przykład pocztowych. Na jednym z plakatów propagandowych wydanych w PRL-u, dyskredytujących działalność rozgłośni polskiej Wolna Europa, w Monachium mamy slogan: Dureń co słucha z miną tak błogą, komu pomaga? Śmiertelnym wrogom. Na potrzeby propagandy komunistycznej w Polsce powstał skrót NCL, Nowojorskie Centrum Łgarstwa. Bardzo szybko zdano sobie sprawę, jak wielkim zagrożeniem są informacje podawane przez Radio Wolna Europa. Dlatego właśnie podjęto zakrojoną na bardzo szeroką skalę akcję propagandową, oczerniającą rozgłośnie i ludzi tam pracujących. W wyniku czego powstał szereg artykułów poruszających temat emigracji, zdrady i działalności Wolnej Europy. Nie sposób nie wspomnieć tu o ogromnej roli, jaką odegrał Jan Nowak-Jeziorański, współtwórca i dyrektor rozgłośni polskiej Wolnej Europy. Pod koniec 1951 roku podjął się kierowania rozgłośni polskiej. Organizował ją przez kilka miesięcy, tworząc przede wszystkim zespół pracowników. Jeziorański polską sekcję kierował od 1952 do 1976. W chwili rozpoczęcia działalności Radio Wolna Europa, Jan Nowak-Jeziorański, jej legendarny wieloletni dyrektor, formułował program działań. Zadaniem radia jest walka z propagandą, indoktrynacją, prostowanie fałszu, ukazywanie prawdy historycznej, dostarczanie pełnych informacji o tym, co się dzieje w Polsce i na świecie. Mamy podtrzymywać opór moralny i niezależną myśl. Na antenie swoje poglądy prezentowały najwybitniejsze umysły polskiej emigracji, uciekinierzy z kraju, dysydenci. Z Radiem Wolna Europa współpracowali wybitni artyści, uczeni, pisarze i satyrycy, m.in.
Czesław Miłosz, Gustaw Herling Grudziński, Józef Czapski, Kazimierz Wierzyński, Jan Lechoń, Jacek Kaszmarski i wielu innych. Rozgłośnia Polska, Radia Wolna Europa, miała w zamyśle założycieli stać się rodzajem zastępczego radia dla Polaków w kraju, odciętych od swobodnego przepływu informacji podanych komunistycznej propagandzie. Sygnał dźwiękowy rozgłośni Polskiego Radia Wolna Europa bił się w pamięć kilku pokoleń Polaków. Tej rozgłośni słuchali ludzie w miastach i wsiach, słuchali dorośli, młodzież, zdeklarowani antykomuniści i zwolennicy ustroju, słuchali potajemnie w domach. Słowa płynące z Monachium jedynym dodawały wiary, w innym budziły sprzeciw i wściekłość. Dla jednych były miarą najważniejszej prawdy, dla innych wiarygodnego kłamstwa. Dzieje polskiej sekcji Radia Wolnej Europy nierozerwalnie wpisują się w historię Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Działalność radia wpisuje się w naszą historię z lat 1945-1989 oraz lata zimnej wojny. Radio Wolna Europa było polskim głosem za żelaznej kurtyny. Minęła godzina 21. Podajemy wiadomość. Papież Jan Paweł II odprawił dziś wieczorem nabożeństwo dla młodzieży krakowskiej przed kościołem Ojców Paulinów na Skałce. Korespondenci podają, że ulice wokół kościoła wypełnione były tłumy ludzi. Poprzednio Jan Paweł II wziął udział w katedrze wawelskiej w uroczystym zamknięciu synodu archidiecezji krakowskiej. W przemówieniu okolicznościowym podkreślił doniosłość praw synodu i określił jego obecną sesję jako najlepszy sposób uczczenia 900. rocznicy śmierci świętego Stanisława.